Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będzie odcinek, króciutki filmik o tych pytaniach Trumpa do swoich wyborców, które on ma na swojej stronie GOP, czyli Good Old Party, czyli Partia Republikańska. Sznureczek będzie na dole w opisie, także jak ktoś chce zobaczyć po angielsku oczywiście, jakiego rodzaju są te pytania, no i prawdopodobnie może nawet głosować, tyle tylko, że trzeba tam pewne rzeczy wypełnić. No to proszę bardzo zrobić. W poprzednim odcinku były pytania od 1 do 5. Dzisiaj postaram się zrobić resztę 20. Myślałem, że zrobię następne 4, ale to chyba nie ma tak za dużo sensu. Czyli pytania od 6 do 25. Pytanie 6 brzmi, czy zaproponować konstytucyjną poprawkę do tego, żeby było ograniczenie dla polityków w kongresie. No w zasadzie teraz nie ma ograniczenia dla polityków w kongresie. Część, jedna ze znanych dziennikarek, to się śmiała z Trumpa, że on powiedział, że nie ma, a ona myślała o podwójnej prezydenturze, a nie o kongresie, także że on chce to zmienić. No i to jest prawda, bo tak jak Kennedy, czy Kerry, czy wszyscy inni, to oni dochodzą do tego stanowiska i siedzą tam 20, 30, 40, 50, 60 lat. To są jakieś paranoiczne zawodowi politycy. Oni po prostu zmieniają troszeczkę punkt widzenia, ale zawsze starają się ślizgać. I ludziom w zasadzie nie chce się startować przeciwko nim, no bo wiedzą, że oni są tak okopani, że nie mają szansy z nimi wygrać. Także nie idą, żeby się starać o stanowiska. Dla drugiej strony wyborcy są tak przyzwyczajeni do pewnych bzdur, że po prostu im to pasuje. Tak, następne 7 pytanie, no i jak zwykle to są 4 odpowiedzi możliwe, czyli bardzo ważna, troszeczkę ważna, nieważna i brak opinii. Czyli 7 pytanie to jest, jak ważne jest zniesienie wszystkich tych restrykcyjnych ograniczeń do produkcji energii, czy materiału do produkcji energii, czyli gaz, te wszystkie oleje wyciągane z tych piasków i z tych różnych złóż pod oceanem. Węgiel pod to podchodzi, no bo Clinton i Obama to oni ciągle głosowali, czy mówili, że zabiją wszystkich tych górników. No i faktycznie wykańczali całe te Kentucky, cały ten amerykański Śląsk, to jest wykończony. No, z jednej strony jest problem z tą ceną, niską ceną węgla, czy tych kalorii, a z drugiej strony to jednak jest to, że Ministerstwa Środowiskowe wykańcza za poleceniem Obamy czy Clintonów. 8 pytanie jest, czy można, żeby odpisywać od podatków opiekę za swoje dzieci i za starszych. No tutaj to też jest dosyć dziwne, no bo wydawałoby się, że odpis podatków powinien być większy. No są jakieś, tam są jakieś, ale to w wypadku federalnym to jest chyba $1000. Później tam dla dorosłych to są jakieś nikłe procenty. Także mogłoby być więcej. 9 pytanie to jest, czy zakończyć wszystkie te pomoce federalne do miast i do stanów, które mają te swoje święte miasta, że tak powiem, czyli miasta, gdzie sanctuary, czyli sanktuarium jakieś, to jest chyba Nowy Jork, Chicago, Boston, San Francisco, większość tych miast to
jest tam jakieś takie głosowanie tych mieszkańców i oni mówią, że to będzie takie sanktuarium. I co to znaczy? To znaczy to, że jeżeli są jacyś nielegalni emigranci, to oni nie będą przekazani do oficerów federalnych. Nawet jeżeli popełnili jakieś przestępstwo, to nie będą dani do służby ochrony granicznej czy ogólnej federalnej. Tak, także to jest to ta stała walka. Te Stany Zjednoczone Ameryki to są właśnie to, że jest władza federalna i władza stanowa. No i do tego jeszcze dochodzi, że w każdym stanie są te miasta. Miasta to są takie korporacje, można powiedzieć, bezosobowe. No i oni tam też mają pewny zestaw praw i obowiązków. Jednym z nich to jest ustanawianie prawa w tym konkretnym mieście, no, poprzez różne głosowania. 10. pytanie to jest, jak ważne, czy bardzo ważne, czy średnio ważne, czy brak opinii na usunięcie ponad 2 milionów nielegalnych kryminalistów z Ameryki. No jest to interpretowane przez dużo ludzi w Ameryce, że Trump mówi, że chce usunąć 30 milionów i tam niewinne dzieci i tak dalej, i tak dalej. A jemu konkretnie chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy mają jakąś przeszłość kryminalną, także albo są na jakimś zwolnieniu, albo w więzieniu. No on zacznie to wszystko od tego, że wszyscy, którzy są w więzieniu, będą deportowani. Także to jest chyba, nie jest to jakaś taka kontrowersja i większość ludzi powinna powiedzieć, że tak. 11. pytanie jest, jak ważne jest, żeby mieć plan na zniszczenie tej islamskiej organizacji bojowej ISIS. No i tutaj się zaczyna to, co tam Obama robił, także on pewnym ludziom pomagał, zbrojnie nawet. Później się okazywało, że cała ta broń trafiała prędzej czy później w ręce tego ISIS. Pytanie 12 to jest, żeby mieć jakiś plan na politykę zagraniczną, gdzie będzie w zasadzie postawione, że Ameryka jest na pierwszym miejscu i co to znaczy? No zdecydowanie to znaczy, że nie będzie on robił tego, co Obama, który jeździł i na kolanach całował, przepraszał wszystkich, że Ameryka istnieje, istniała i cokolwiek mógł dokopać Ameryce, no to dokopywał, chociaż fakty historyczne są takie, że większość krajów, narodów robiła podobne rzeczy w tym kontekście historyczno-geograficznym. 13. pytanie, czy w Ameryce trzeba znieść zakaz, bardzo często wprowadzany przez te wszystkie grupy, które pchają Ministerstwa Energii, żeby zabroniły wydobywania oleju z tych wszystkich stref przybrzeżnych, także te wszystkie sprawy, te wieże wiertnicze i tak dalej, żeby ograniczyć przypływ ropy z Bliskiego Wschodu i żeby być niezależnym. No ma to zdecydowanie sens, no bo pomimo, że tam z Bliskiego Wschodu to Ameryka dostaje tylko chyba 20%, no ale to na pewno by wydobywanie swojego pomogło. 14. pytanie, czy jak ważne jest zmotywowanie amerykańskich kompanii do tego, żeby przestały się wyprowadzać z Ameryki? No przede wszystkim, no jest to ważne, tyle tylko, że kompanie to się wyprowadzają z tego względu, że powiedzmy 30% podatek na korporację, na firmę, to jest strasznie duży podatek. Bo w zasadzie to jeżeli korporacja zatrudnia dziesiątki, setki tysięcy ludzi, to wszyscy z nich płacą te podatki swoje od swojej pensji. Wszyscy ci ludzie, którzy zarobili, kupują jakieś ciuchy, nieciuchy, samochody, to płacą podatki od tego wszystkiego. Mieszkają w domach, to płacą 1% od wartości domu.
Także ściganie korporacji jako samo w sobie, żeby dodatkowo zabierać pieniądze, to jest jeden wielki idiotyzm, bo to jednak korporacja to nie jest... No, na pewno są to stockholders, czyli wszyscy ci, co mają tam jakieś akcje. Jak kompania rośnie, to ich plan emerytalny tego drugiego filaru też rośnie. Czy jak ważne jest, żeby ukrócić czy zmniejszyć te wszystkie państwowe, federalne regulacje i przepisy, które bardzo często zmuszają w sumie firmy amerykańskie do opuszczenia kraju, no bo jeżeli ktoś produkuje tam cokolwiek i spuszcza jakąś tam wodę, no to oczywiście, że nikt nie chce, żeby tam jakieś świństwa wypływały z tego, ale jeżeli poziomy zanieczyszczenia są jakieś takie strasznie nierealistyczne i są kilkukrotnie większe niż gdzieś w normalnych, cywilizowanych krajach, no to oczywiście, że kompania pojedzie do Chin, gdzie tam kompletnie żadnej kontroli nie ma. Pytanie 16. Czy jak ważne jest, żeby był przepisy, że nikt z Białego Domu nie może być lobbystą w ciągu 5 lat po opuszczeniu swojego stanowiska. No jest to ważne. Teraz wygląda na to, że Obama po tym, kiedy Clinton nie została wybrana, on będzie bardzo silnie walczył, będzie walczył prawie jakby miał trzecią prezydenturę. Miał pisać książkę, za którą mu mieli dać 20 milionów, no ale po tej wielkiej porażce prezydenckiej, no nie tylko prezydenckiej, bo Obama załatwił w kongresie to kilkadziesiąt miejsc politycznych stracił. W wielkich miastach amerykańskich to demokraci potracili kilkanaście prezydentów, burmistrzów, majorów. W sądownictwie bardzo dużo też zostało demokratów wywalonych na pysk. Także przydałoby się, żeby i ci, co z Białego Domu wychodzą, też nie mogli wchodzić w lobby. 17. pytanie jest, czy dla wojskowości, czy zakończyć te wszystkie ograniczenia finansowe z budżetu, no bo Obama to ciął wydatki militarne na lewo i prawo. On po prostu położył się na plecach i powiedział, że Ameryka to musi być pacyfistyczna i wszystko, co tylko mógł, to wyciąć. Także pytanie 18, czy to dotyczy takiego bezpieczeństwa lokalnego, bo kiedyś to był taki akt, gdzie tam ludzie mogli w mieście, mieli pewne inne uprawnienia, policja miała inne uprawnienia, no i później to zlikwidowano, no ale to bardzo pomagało w zwalczaniu bandytyzmu, narkotyków i tak dalej, i tak dalej. I o co chodzi, że w zasadzie to działało, dopóki rząd federalny dawał pieniądze tym lokalnym siłom, no i oni mieli pieniądze, demokraci obcięli to po prostu wszystko i lokalni mają mniej pieniędzy i mniej na pensje, mniej na wszystko. 19. pytanie jest, żeby dotyczy wykształcenia dzieci. O co to chodzi? To chodzi o to, że po prostu w Ameryce to nie ma wspólnych książek, także pierwsza klasa czy siódma klasa w poprzek nie ma tych samych książek. To wszystko jest na poziomie lokalnym. No i to jest bardzo kontrowersyjne, że nie ma tego samego porównania i że materiał jest inny i nie jest tak doszlifowany. I bardzo często wprowadzono ten wspólny mianownik, ale to wygląda na to, że to nie działa. Pytanie 20 to jest, jak ważne jest to, żeby rodzice mieli szansę wysłać dzieci do szkoły swojego wyboru, między innymi prywatnego, no bo nauka do 18 roku życia jest przymusowa i te wszystkie państwowe szkoły to najbardziej dbają o swoich nauczycieli i o swoje pensje i emerytury. Wykształcenie tych dzieci jest na dużo
na najmniejszym miejscu dla nich. Także przez ostatnie kilkadziesiąt, kilkanaście lat ludzie zrobili takie charter school, czyli takie prywatne szkoły, gdzie no fakt jest faktem, że wybierali z całego tam, z całej tej grupy najlepszych z najlepszych, to mieli bardzo dobre wyniki, no ale, ale na pewno inaczej uczyli i dużo bardziej efektywnie. Pytanie 21 to jest, jak zreformować ministerstwo tych wszystkich weteranów, żeby po prostu uszanować tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam walczyli albo nawet nie walczyli, czy byli bez jakichś akcji zbrojnych, czy im się w głowie pomieszało, czy nogę stracili, to, że żeby po prostu w tych szpitalach się poprawiło, bo w niektórych szpitalach po prostu jak zwykle biurokracja dba tylko o siebie, a ci, o których mieli dbać, nie dbali. 22 pytanie to jest kontynuacja tego, no i to jest jak ważne, czy jak mało ważne jest to, żeby wszyscy ci wojskowi weterani nie musieli tylko iść do szpitala wojskowego, mogli iść do szpitala wojskowego, ale żeby mogli sobie iść do prywatnego szpitala, czy lekarza, jeżeli tam nie znajdują pomocy. No powiedzmy, wszyscy politycy, to oni nie są tak jak cała reszta, to oni mają swoich lekarzy, mają swój system, żołnierze akurat mają szpitale wojskowe, ale tam się niedobrze działo. Teraz pytanie 23. Czy jak ważne jest, żeby minister skarbu w zasadzie potwierdził czy zaznaczył, że Chiny są manipulatorami waluty. No i pośrednio można powiedzieć, że są, no bo tam się ta waluta to nie zmienia, to jest zamrożona. A partii komunistycznej to bardzo pasuje, no bo te relacje drogi, tani dolar, to wpływa na to, jak drogo, tanio jest to wszystko robione w Chinach i jak drogo, tanio jest sprzedawane w Ameryce. Także, że to jest bardzo daleko od wolnego rynku i to wszystko jest w zasadzie też kosztem chińskich obywateli, no i pośrednio amerykańskich obywateli. Najwięcej z tego deficytu budżetowego to zarabia partia komunistyczna i chińskie państwo i oni po prostu za te pieniądze wykupują amerykańskie bonds, czyli w zasadzie takie papiery wartościowe, które tam płacą ileś procent rocznie. Pytanie 24. Czy jak ważne jest wyczyszczenie korupcji w Waszyngtonie w ramach tego wysuszania bagna, które jest już zabagnione przez lata. No jest to ostre stwierdzenie, jest to śmieszne stwierdzenie, no ale tak wygląda, że po prostu największe, najładniejsze budynki to mają ci urzędnicy, najwspanialsze budowle to są te ministerstwa a ten normalny człowiek, no to tam dużo nie ma. No i 25 i ostatnie to jest pytanie, jak ważne jest to, żeby skanslować, zredukować, czy cofnąć wszystkie te rozkazy prezydenckie i wydawane przez Obamę. No i to jest to pytanie dosyć ciekawe, bo Trump, jak widać w ciągu ostatnich paru dni, paru tygodni, no to działa bardzo silnie i tak jak wyjaśniałem poprzednio, to jednak Obama przesadził z tymi prezydenckimi rozkazami. Wszyscy go ostrzegali, że wahadło się cofnie znowu na prawo i wszystko będzie zreperowane. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Jeżeli się podobało, to kciuka do góry. Jeżeli macie jakieś pytania, to można...